Bliźniaki Kramp. Ja cię kocham, a ty jesz. Już tylko tydzień do dnia kochanicy, Manieczku. Pora godowa bagiennych much to nie powód do niestosownych miłostek ani wymiany podarunków. Wandziala! Czego? Bardzo cię lubię. Umów się ze mną na dyskotekę z okazji Dnia Kochanicy. Bez szans, nie zguło. Pączki jem na śniadanie, na randki z nimi nie chodzę. Aha! Nie biegnij za szybko, bo będzie trzęsienie ziemi! Czego, świński ryju? Maniek! Chyba powinieneś się wstydzić! Daj Rupertowi spokój! Mamy prawo kpić z jedzących inaczej, ty poczciwina! Gdyby ktoś śmiał się, że ja i Maniek lecimy na siebie, chętnie bym słuchała. Miłosny pyle, otul mojego brutala! To pokruszone skrzydełka warzyw. Rupert! Wszystkich za małych i za dużych niniejszym przepraszam za zachowanie Wandzi i mojego brata. Nie ma sprawy, Lucjanek. Nie zgadzam się z tobą. Ludzi nie wolno oceniać wedle wagi. Ale... może powinieneś zrzucić nieco tego tłuszczyku. Dla zdrowia. Lubię cię takim, jakim jesteś, ale... No widzisz, ja też siebie lubię. Jestem duży, sprytny i kiedyś zostanę kosmonautą. Grunt to dobre samopoczucie. Jogging to dobre ćwiczenie. Masz, trzymaj mój plecak. Pięknie się dziś zachowałeś. Zrobiłeś krzywdę Rupertowi. I tak mnie nie wzruszysz, mięczaku. Specjalna przesyłka dla Maniusia. Do zobaczenia w Dniu Kochanicy. Twoja tajemnicza wielbicielka, Wandzia. Chcę cię tylko zapytać, jak ty byś się czuł, gdybyś miał nadwagę? Spoko. Byłbym cięższy, tłustszy i przestałbym się podobać Wandziochowi. Super! Muszę porządnie przytyć jeszcze przed Dniem Kochanicy. Nie potrafię przestać jeść, zwłaszcza deserów. Zawierają tłuszcz. Tłuszcz to twój wróg. Ćwiczenia są z przymierzeńcem. Powtórzcie za mną, wykonując podskoki. Deser to mój wróg! Moim wrogiem są ćwiczenia, deser to przyjaciel. Moim wrogiem są ćwiczenia, deser to przyjaciel. Gdzie się podziało ciasto? Wyrzuciłem je, mamo. Pełno było robali. Tak jak we wszystkich błyskawicznych ciastach. Ale jestem głodny. Przyjaźnienie się z tobą strasznie wzmaga apetyt. Teraz jesteś na diecie. Nie zostaniesz kosmonautą, bo nie zmieścisz się w kapsule. Wzrost czy waga nie powinny być przeszkodą w zostaniu kosmonautą, Lucjanie.
Chcę tylko, żeby Rupert był szczęśliwszy, Tonciu. No co? Tylko pół kilo więcej? Masz dobrą przemianę materii. Może, ale zaraz dzień kochanicy. Będę musiał jeszcze przytyć i to szybko. Może wiem, jak ci pomóc. Nie rozumiem, czemu chcesz pomagać Mańkowi? Żeby się nauczył, jak to jest być grubym, kiedy wszyscy się z ciebie wyśmiewają, jak z Ruperta. Cześć, Wandzia. Mój manieczek! Czy to ty? Jestem strasznie chory, wiesz, pogrubnica złośliwa. Strasznie piję! Przed dyskoteką na pewno dojdziesz do siebie. Nie licz na to! A ja sądziłam, że są pociągający. No coś ty! Hej, Lucjanek, to działa! Ciepło w tym! Maniek, ale cuchniesz! Uważaj, Lucjanku! Nie kpij sobie z pachnących inaczej! Pocę się jak nie wiem co! Ej, Bekon! Już nie żyjesz! Słuchaj, Maniek, nie będziemy tańczyć dziś wieczorem. Zrywam z tobą na zawsze. Jesteś ohydnym, cuchnącym, spaconym tłuściochem. Ohohoho, a teraz spadaj, meduzo. Hej, zagramy w piłę, tą omasto. No i jak czuje się ktoś wyśmiewany tak jak biedny Rupert? Normalnie jak pączek w maśle. Muszę tylko pozostać tłuściochem, dopóki Wandzioch nie zakocha się w kimś innym. Jedziemy do lekarza, młody człowieku. Przyda ci się porządne przeczyszczenie. Maniek, czekaj. Widziałem, jak się z ciebie naśmiewają tamte niemiłe chłopaki. Zostanę twoim przyjacielem właśnie dlatego, że taki jesteś. Maniek będzie zaszczycony. Może twoja głodówka i ćwiczenia w basenie pomogą mu walczyć z tą nową, niemiłą przypadłością. Och, Maniek! Właśnie teraz hulalibyśmy po parkiecie. Ale ty jesteś taki wielki i cuchnący. Mój mały, szmaciany manieczek też jest gruby i nadal go kocham. O, rany, manieczku. Świetnie wam idzie, chłopcy. Aby tak dalej. Wiem, że w ubraniach jest wam o wiele trudniej, ale dodatkowa waga to dodatkowe ćwiczenie. A idź się utop. Ja spływam! No! Nigdy nie będziecie zadowoleni! Gadaj zdrów! Wolę już być tłuściochem i trzymać się z moim nowym kumplem! On przynajmniej mnie rozumie. Na wychłodzenie najlepsze są lody. No i widzisz, co narobiłeś? Ej, złaź z niego! Nie kpij z mojego misia, piękny Lucjaniuchu! Wandzia broni grubasa? Nie bronię żadnego grubasa! Bronię swojego słoniczka! Wcale nie ważne, jak wygląda z wierzchu. Ważne, co się pod tym kryje! Spaduwa, pachnidełko! Udawałem tłuściocha, żebyś się w końcu ode mnie odczepiła, różowa krowo! Widzisz? Tak bardzo cię nienawidzę! Maniek, niezbyt pięknie pachniesz, ale pod tymi poduchami kryje się twoja piękna klata!
To ciężkie przebranie wpłynęło na niego o wiele lepiej niż siłownia. Dzień kochanicy jeszcze się nie skończył. Nie! Lucjanie, dlaczego źle traktujesz Ruperta? Tylko dlatego, że jest inny niż ty? Co? Nie traktuję go źle, Tonciu. Wiesz przecież, że sprzeciwiam się klasyfikacjom wedle wzrostu, wagi i wszelkim innym. Ha! Grunt to dobre samopoczucie, co? Normalnioch! Paniusia perfekta! Wagowy maniak! Wysoki gnat, długa głowa, prosty zadek, żyrafi odwłok! Zrobiłem to specjalnie. Nieoczekiwana zmiana miejsc. No pospiesz się, Lucjanku, zaraz lekcja. Co się gapisz? Wcale nie chcę, po prostu... W dół też nie chcę patrzeć. Poradzisz sobie. Nie sek się z mami! Precz z krótkimi spódniczkami! Jedno pytanie, Lucjanku. Po co? Przecież nie jesteś dziewczynką. Wybacz, mały, ale nie mam wyboru. Muszę cię wyrzucić. Albo przyłącz się do programu zamiany opiekunów. Poznaj Kevina i Judytę Felców. Wybacz, że nic nie wyszło z tymi spódniczkami. Nie ma sprawy, kolego. Mam jeszcze inne plany. Co się tam dzieje? To część tego ich planu. Dostaję twój stary pokój. Nie? W umowie nie było słowa o niej. Uważaj na tę dwójkę. Zamieniają życie w piekło. To jest księga zasad? Wolimy o niej mówić podręcznik domowy. Przestudiuj ją, dobrze? W czasie wolnym. Do pracy, chłopcy i dziewczęta! Judytka, trzepiesz te wany, Kevin, odkurzasz bibeloty, a Lucjan dostanie łatwą pracę. Pomoże panu Phelpsowi dzielić się miłością z innymi. Przeczytałam na kartce od mamy, że lubisz zielony groszek. Ale akurat się skończył. Może więc pojedziemy zjeść do miasta? Dumny Pit! Dumny Pit! Dumny Pit! Co za dumny Pit? Żerpirak! O, i ciasteczka w skrzyni pełnej skarbów. Zatem dumny Pit! Machaj, Lucjanku! Wszyscy tak pędzą, że i tak nic nie widzą. Dziel się miłością! Przez to machanie boli mnie teraz ramię. Kevin pomoże Lucjankowi wybrać groszek. Hurra! Znalazłem! Pierwsza zasada. Wybierając odmienność, ten groszek obraził nas wszystkich. Czy po kolacji Kevin i Judyta chcieliby się pobawić? 14 minut! Po kąpieli! Bez wygłupów i po cichutku. Nie macie żadnych zabawek? Zabawki to zło! A jednak coś macie! Na tym patyku są oczy, a szczotka ma przywiązany ogon. Znaleźliśmy je! Znaleziska to nie zabawki! Nie jestem zabawką, tylko piłką tenisową. Dam, dam, dam. 14 minut!
książki Lucjana są nudne. Jasne, bierz. Widzę, że naprawdę masz fisia na punkcie tych piratów, co? Nie, biblioteka zamknięta i nie wracaj. Maria, sprawdzamy schowki. Mam prawo pierwszyzny na skarby. Jakie znowu skarby? Książkę, szminkę, patyczki, cukiereczek. Wygląda jak warzywa. To żer piratów. Maria mi pomogła. Poszukaj skarbu. Zaznaczyłam go krzyżykiem. A czemu ja nie dostałem fajnego żarełka? Bo ty już umiesz jeść swoje warzywa. Znów nie umiem. Wyprałam ci spódniczkę. Czyściutka i gładka, jak prosiła mnie mama. Dzięki, pani Kramp, ale chyba nie będzie mi już potrzebna. Żegnaj, spódniczko. Miło było cię poznać. Twojego pobytu zostanie wydłużony. Bezterminowo! Poddaję się. Są dla mnie za silni. Jak ty tu w ogóle wytrzymujesz? Odpłacam pięknym za nadobne. Te głupie zasady możesz zawsze wykorzystać w drugą stronę, Lucjanku. Można się ubawić. Sam spróbuj. Muszę lecieć. Chcę zdążyć na złomowisko przed Mańkiem. Manie! Zaglądałeś na tył? Wydaje mi się, że za kanapą leży coś ciekawego. Ta, niby co? Znalazłem mapę! Wiem, jak dojść do skarbu! Będę bogaty! 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 Zobaczysz? Kto? Ja? O nie! Żadnych map, dopóki nie zjecie. Jest do góry nogami. Zachód miał być tutaj, a? Mam gdzieś cały ten twój zachód. Chcę znaleźć krzyżyk od skarbu. O, no tak. Już mam szpadel i mogę kopać. Spaduwa, złodzieju jeden. Ja znalazłem mapę, więc wara od skarbu. Żadnego łażenia po nocy. Do łóżek, obaj. Znalazłem mapę skarbu. Prawdziwą. Podzielę się z wami. Jestem grzeczny? Kiedy państwa nie było, pozwoliłem sobie zastosować się do zasady numer jeden. Wybierając odmienność, to żółte krzesło obraziło nas wszystkich. Podobnie jak różowa lampa. Aha, i
cała kolekcja bibelotów. Nie pasowały tu. Co to za hałas? Niestety, znalazłem też przedmioty służące do zabawy i zgodnie z zasadą 599 zamówiłem natychmiastowe ich usunięcie. Czytajcie i płaczcie. Z powodu bezmyślnego wandalizmu jednego z ojców lekcje WF-u do odwołania odbywać się będą na boisku. Ale tam jest zakopany skarb! Dość tego, Maniek! Jeszcze jeden seksistowski śmiech, a sam będziesz ćwiczył w spódniczce. Czy ja się śmieję? W wersji polskiej udział wzięli Beata Olga Kowalska, Anna Sarna, Magdalena Zając, Gracjan Kielar, Jan Herman, Grzegorz Pawlak, Tomasz Piątkowski, Mariusz Siudziński i inni. Opracowanie wersji polskiej Toya Sound Studios. Tekst Anna Klink. Dialogi Studio Link. Reżyseria Krzysztof Stalin. Realizacja Robert Budkowski. Udźwiękowienie Studio Filmu Berkut. Thank you.